Ale dobra, dokładnie tak jak wam mówiłem wczoraj i tak jak napisałem na Discordzie, dzisiaj sobie zrobimy jakieś klikanko lochów tutaj na Paladynie. Zrobimy to, co zrobić musimy przed eventem Golda, bo od jutra jest event Golda, to dobrze jeszcze troszkę levela podbić, żeby tutaj wiadomo, więcej goldzika sobie ogarnąć. I teraz tak, co ja chcę zrobić na początek? Na początek będę chciał na pewno runki wymienić. Dobrze, więc tak jak mówię, zaczniemy sobie chyba od wymiany runek. Tu mam jakieś brońki, co mi poleciały z ostatniego eventu kostek. I tu jest brońka, co daje mi w teorii tylko plus 10. W sumie to nie jest za dużo. Patrząc na to, że tutaj już mi dają po 22, no ale nic lepszego raczej do legendarnego lochu nie dropnę. Więc tą brońkę sobie wymienimy i będę chciał na pewno znaleźć 30% runki, bo już to mogę zrobić, już chyba od 2e mam tą okazję. Żeby sobie, w sensie okazję, kurwa. Tłumaczę, o co chodzi, jakoś tak dziwnie, jak to ma być na YouTube'a. Mam po prostu możliwość, o, może w ten sposób, zdobyć tutaj runkę 30%. Tu mi akurat żadna nie poleciała, ale dobra, do tego przyjdziemy zaraz. Co tutaj więcej, żeby od razu pokazać też na YouTube'a i żeby to już mieć z głowy, jakieś tam portalki popadały, to możemy pooglądać na szybko. Tutaj jakaś dobiteczka Magusia, nic trudnego, że tak powiem. Tutaj mamy znowu, a tu mamy zwiadowcę, też jakaś dobiteczka. Jak widzimy, portalki, no co się śmiejesz, to będzie też szło do młodszych widzów. Jest kultura, jest dużo zdrobnień i no wiecie jak to wygląda. I tutaj jeszcze portal, tu znowu wojownik, no ale też dobitka. PEGI 13 stream, ale to tylko przez jakiś czas. Nie no, to taki początek, wiecie, standardowy. Okej, no w sumie tu się z nim trochę męczyłem i my go ubiliśmy chyba wczoraj, dzisiaj mamy 23, tak dokładnie, on padł wczoraj, no i hydrowirek, ubity szlawężem setką, to też przedwczoraj na streamie, a wczoraj go złapałem. Dobiliśmy w końcu tego szlaufa na... Sianko Liberta, na stówkę i poszliśmy w tego hydrowira. Czy coś więcej? Tu nam się warta skończyła. Tu coś do kibla, ale to później. Twierdza już 18, teraz twierdzę tutaj nadupcam do 20 jak najszybciej. Żeby potem sobie już zacząć inne rzeczy, przede wszystkim akademię budować. To możemy w sumie odebrać. I chyba tyle. Tu w podziemiu się za wiele nie dzieje, czekamy na event z duszami, który będzie jutro, tak jak mówię. No i ta twierdza już powoli do 20 się zbliża, no i jako tako to wygląda. Więcej się chyba przez ten czas nie wydarzyło tutaj, nic ciekawego. Tym będę musiał ubić jutro, myślę, Heraldona i Jednoruga. Jak sobie go nakarmię jutro 9 razy na evencie i od razu dostanę więcej jedzonek za te środowiska. Oj, reszta tak wygląda. Bez kitu, ten event duszy, ja na W60 tak cierpię. Ja na W60 już mam chyba 378 level, w sumie to możemy zobaczyć. Tak, 378 i nie mam jeszcze przygodomatu na 15, bo nie mam dusz. Kurwa, masakra. Strasznie słabo, no ale długo tego eventu nie było. Dobra, czyli zaczynamy. Przede wszystkim szukanie runek. I dla nas, i dla pachołków już ta 30, żeby to już było z głowy. Mamy 29, 29 nas nie interesuje. Potrzebne nam są 30. No mam szansę, bo sprawdzałem, żeby to już dropnąć. Siemanko Becik. O, może w ogóle... Może jakiś nam epik poleci w międzyczasie. No mówię, był event Golda, były te epiki z kostek. Coś tutaj poprzebierałem delikatnie i patrzyłem, że procenty... Siemanko Dexon. Że procenty nam wzrosły fajnie. Na co niektóre lożki, więc dobrze by to było dobić przed jutrem. Ale najpierw te runy, żeby to już mieć z głowy. Tylko powiem wam, że... Mając tyle run, ile ja mam, ale dobra, jest pierwsza 30, to od razu sobie machniemy na nas. Teraz tak, to wymienimy. Mamy 3... Dobrze robię, dobra. Plus 10, no nie za dużo, ale trudno. Tu do toalety nie dajemy, cyk, cyk, dobra. Pierwsza runka jest, jeszcze 3. To może od razu ulepszę za pamięci, razy 10. Ulepszyło się dobrze? Dobrze się ulepszyło. I od razu tu zaczarujemy, żeby już potem nie zapomnieć. Dobra, wszystko, ok. Czyli jeszcze na pachołki nam są potrzebne runki. Czy przebijam dzisiaj namo? Ty no, wariacie. Co cię? Pojebało cię? Co ty piszesz w ogóle? Jak namo, to ma chyba z 10 leveli więcej. A nie, dobra, mniej. No nie, wracając do tematu. Namo...
Namo tutaj jest nieosiągalnym graczem, jeżeli chodzi o poziom, ale możemy w sumie. Thomas Anderson ma 3-4-7, no on już tak bardziej, TBH. Nie wiem, czy dzisiaj wbijemy, no ile leveli? 3,5 w sumie. Musielibyśmy wbić, żeby tego dogonić, Andersona. No będzie ciężko, ale zobaczymy. Może już się dzisiaj uda to tornadko dobić do 4,8,6 w sumie. Chociaż, no nie wiem, zobaczymy, nie ma co gdybać. Ale możemy topeczkę zobaczyć przy okazji jeszcze. Jakby się nie bugowała co chwilę, wiadomo. Bo to też jest dość problematyczne, jak sami widzicie. No, pokazuj się, dobra, jest. Jest Anderson 3,4,7, jest Namo 3,5,1. Jesteśmy my. Lefty ma 3,3,8. No i chyba tyle. Był tu jeszcze taki paladyn z wyższym levelem niż nasz, ale... Ale może go już przegoniliśmy ostatnio, nie mam pojęcia. No ale nieważne, dobra. Ubijemy to, co możemy ubić. Nikogo nie gonię. Siemanko, Mish Game. Nie będę gonił, bo to się mija z celem. Tornado to jutro, Valbo Wiedźma. Wiesz co? Sporo mam miejsca, wiesz? Ja te wszystkie itemki, które tutaj mam, to mogę wywalić. Dzisiaj w ogóle Wiedźma chce buty, to też mi pójdą do odstawki, że tak powiem. Także wydaje mi się, że dociągnę to tornado bez Wiedźmy. Miejsca mam naprawdę sporo. Cianko, Bludere. Lead kill ma większy chyba? A no tak, bez kitu, Benji. Jak on ma? Lead kill. O, dokładnie, no. A, to go nie zauważyłem, bo on jest 18, a ja tak mam, ja lubię sobie... Lubię sobie przeoczyć kogoś. Bez kitu. No ale lead kill chyba dzisiaj w zasięgu, że tak powiem. No nieważne, zobaczymy. Dobra, na razie te runki. Może to 13 piętro coś tam popchniemy, jak te runy powymieniamy. No ale to już wszyscy muszą mieć 30, żeby to jakoś wyglądało. Ale w sumie zapomniałem o tym, o tej wiedźmie jutro. Tylko no tak, te itemki, mówię, są do śmieci. To możemy w sumie też sprzedać, bo to jest niby do wiedźmy, ale to nie jest jakieś giga drogie. O kurwa, i broń zmisowałem. Zaczyna się. Dobry gameplay. 29. No cóż, no ale 30 możemy znaleźć. Mamy pika i wiecie co? Ja go kupię tylko, żeby już dzisiaj kibel mieć z głowy. Skoro już poleciał. Dobra, dalej dawaj. Dawaj tą 30. Tak, no dziś... Oj, znowu zmisowałem. Ja nie mogę na czat patrzeć, bo jak ja zerkam na czat, to od razu misuję. Tak, dzisiaj w ogóle zajebista pogoda. Dzisiaj to w krótkim rękaweczku było chodzone. Tak o, coś pięknego. Już się nie mogę doczekać, aż będzie tak z 20 stopni. Oczywiście bez przesady, bo... No wiecie, jak będzie 40 w słońcu, to... Wtedy już się zaczyna robić problem. W ogóle oglądałem wczoraj jakieś swoje najpopularniejsze shoty na Twitchu, które ktoś tam robił. I jeden shot był zrobiony właśnie w takim okresie letnim. I powiem wam szczerze, że ja tam wyglądałem jak burak jebany. W sensie byłem taki czerwony, bo tak tu u mnie jest gorąco, jak jest jeszcze tak ciepło w moim pokoju. Jak ja mam jeszcze wszystko pozamykane na streamie, że masakra. Ale no, dzisiaj zajebista pogoda, bez kitu. Dobra, mamy drugą 30, to damy od razu Kunegundzie. Niech już ma tutaj. Czy ja coś chcę rozmontowywać? Chyba na razie nie, bo jeszcze nam może coś polecieć fajnego. Na razie sobie te sloty zostawię. Dwie brońki, 29 znowu, 22. Ja pierdolę, jaki ten rozstrzał jest duży. Czy w okresie wakacyjnym będzie mniejsza częstotliwość streamków? Wiesz co? Wydaje mi się, że większa nawet, Kio. W sensie też zobaczymy, ile ludzi będzie, bo wiadomo, jak się już robi cieplej, to ludzie o tej 18 to raczej coś tam na dworzu robią, aniżeli siedzą przy kompie i oglądają streamy. Także zobaczymy, jak to będzie z ludźmi. Ale nawet planuję większą. Na pewno jakoś początek lipca będzie troszeczkę mniej streamków, dlatego że mam wtedy obronę na studiach. O, jest druga 30. Mam wtedy obronę na studiach, więc... Znaczy, mam mieć. Taki jest plan, żeby była w lipcu. Także no wtedy będę musiał się nad tym skupić. Ale po obronie to streamki bez mała chyba codziennie będą, tak mi się przynajmniej wydaje. No, bez kitu, ale kurde, powiem wam, że brakowało już takiej pogody. Nie wiem, gadam trochę jak boomer teraz, ale już to siedzenie w domu, wychodzisz na ten dwór, to kurwa ubrany w jakieś kurtki, we wszystko. Brakowało tego. Jakie są proki, żeby runy były lepsze? Alchi, najlepiej sobie obczaić taką tabelę z runami, którą ja podałem w przypiętym komentarzu pod poradnikiem do zarządcy, który wyszedł swoją drogą nie tak dawno. Tam masz wszystkie progi wypisane, od ilu run... O, proszę bardzo, no kupimy to, czemu nie? Od ilu run masz konkretny procent na broni, jakąś tam konkretną runkę i tak dalej. No bo na pamięć to ci nie powiem, bo
Trochę tego jest, jakby nie patrzeć. Ja w lipcu może będę w Kielcach, jak tam dziewczyna ma ze studiów jakieś szkolenie terenowe na 3 tygodnie? O, kio, może jakiś meeting? Jak jeszcze będziesz widzem do tego czasu? Chociaż no ja do Kielc mam 40 kilosów, więc no nawet więcej, w sumie 45-50 jakoś. Także no, ale czemu nie? Kurwa, no nie możemy tej ostatniej znaleźć. Jakiegoś browarka można obalić? Ty, no właśnie z browarkiem to problem, bo jak ja potem wrócę do domu? To chyba, żebym musiał jakimś, nie wiem, busem jechać. Czy czymś takim. Ale ja przeważnie samochodem do Kielc jeżdżę. Także powrotu by nie było, chyba że mnie przenocujesz. Ale no jak ty nie mieszkasz na co dzień w Kielcach, to powiem ci szczerze, że też może być problem. Chyba że jakiś hotel. Ale no to nie wiem. Taksówka? Kurwa, 40 km taksówką? Ty, to chyba trochę wyjdzie, nie? Chyba nigdy nie jeździłem taksówką w życiu, ale... Ale może być drogo. Coś się ogarnie? No i git. Dobra, jest 3... A, nie mam golda. Ile to kosztuje? I to sprzedam coś, co mi daje dokładnie. Sam metal, bo to mi nie jest jakoś... Jakoś bardzo potrzebne. Dobra, mamy wszystkie 3 diechy. To, co chciałem zrobić. I... Wymieniamy to. I teraz tak, czy ja portal dzisiaj zrobię? Śmiem wątpić, zwłaszcza, że to jest wojownik. Ale machniemy ten portal, no właśnie tak czułem. Nie było szans na to. Wszystko mamy zaczarowane. Dobra, i teraz możemy sprawdzać procenty. No, procenty są niezłe. Procenty są generalnie niezłe. Na 13 piętro w mroku, co nas najbardziej interesuje teraz, mamy prawie 2%. Doktor Banks już padnie, też niecałe 2%. Ślizgogon 3,5%. I na smoczy skarbiec mamy 11%. I jeszcze na kapitana kofeinę mamy 0,55%, to może też się go uda ubić. Ale dobra, najpierw lecimy w to tornado. Zobaczymy, czy tu w ogóle już pójdziemy do tego 486. Myślę, że powinniśmy. Teraz mamy bloka. Jak tego bloka popchniemy, to później pójdzie gładko. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Ładny ten nasior, co masz w plecaku? No ładny, muszę przyznać. W ogóle złote sety są ładne w tej gierce. Powiem wam szczerze, że ja to liczyłem. Pamiętam, jak pierwszy legendarny O, dobra, siadło. Jak pierwszy legendarny loszek wychodził, to ja liczyłem, że... To EQ z legendarnego lochu to będzie, wiecie, takie wow, nie? W sensie, że ono będzie naprawdę giga ładne, giga pasujące do siebie. No, takie nie są. W sensie są niektóre itemki ładne, te legendarne, ale tak... No... Nic wow. To już bardziej mi się podobają te sety, co są z Tornada tam za 500+, za chyba 300+ i tak dalej. Wczoraj w Doki Doki... Literaturę okazało się, że laska, do której zarywałem, która była też kumpelą z dzieciństwa, okazało się, że miała niezłe nasrane wełbie. A, dobra, nie będę tego kończył. No co ci mogę, Farenix, powiedzieć? No przykra historia, no ale niestety zdarza się. Tak to bywa. No ale jak ktoś ma takie problemy, no to... Najlepiej się do specjalisty udać zawczasu. To ja mogę powiedzieć więcej. Przykra sytuacja generalnie, no ale... Dobra, teraz tak. Tu w sumie to mamy, to jeszcze mamy drogie. Dobra, porozmontowujemy sobie to. Ale zostały jeszcze 3 laseczki z tego samego klubu. Nie no, Farenix, ty jesteś naprawdę jakiś specjalny. Wiesz, że on mówi o grze? Ale jak o grze? Ja nie wiem w ogóle, co to jest za gra. Ale co, że on... Że to nie była jego jakaś koleżanka faktycznie z realnego świata? Tylko, że to w grze się wydarzyło? Dobra, to sprzedaję już. To na razie zostawię. No to Farenix, jesteś głupi po prostu. Aż ci zacząłem na poważnie współczuć. Ale no, nie należysz do najmądrzejszych. No ja wiem, że to jest jakaś anime gierka, ale myślałem, że on serio grał z jakąś koleżanką z dzieciństwa czy coś takiego. No nie wiem, no chuj wie, nie wiem w ogóle, co to jest za gra. Wiem tylko tyle, że anime. I dlatego właśnie nie wiem szczegółów o tej grze, bo nie gram w gry anime.
Mniejsza z tym. Dobra, ładnie idzie to tornadko. 4-7-1 już. Jeszcze 15. Musimy ubić. Teraz jakiś wojownik. Jakie on ma staty? 37,5 tysiąca, 50,5 tysiąca HP. No spore. Ale powinno jeszcze siąść. Mamy troszkę golda. To zostawimy do tej wiedźmy na jutro. To... W sumie to też mogę rozmontować, bo jak mi nawet coś poleci z lochów, to zostawię na jutro. Miejsca mamy sporo. Dobra, dawaj, dawaj. Siemanko Umino, witam cię. Fajna gierka na 6-8 godzin za free na Steamie, to se obczaj. Siemanko Gormut, dzisiaj klikanko lochów na Paladynie głównie. Farenix podziękuję, tak jak mówiłem, nie jestem fanem gier anime. Ale dziękuję oczywiście za sugestie, wariacie. Jeżeli ci się podoba, to graj do woli. Każdy robi to, co lubi. Niektóre były fajne, ale Kio, chodzi ci o te legendarne itemki? No tak, no tak jak powiedziałem, niektóre były serio git. Ale już dostaliśmy z tego tornada prawie jeden level, nie ma tragedii. Kurde, no żeby te woje nam popadały jako tako, to będzie naprawdę git. Z anime to tylko Dragon Balla oglądałem, jeśli to się zalicza pod anime, a chyba tak, bo nawet nie wiem. A czy ja... Naruto się chyba zalicza pod anime, no to jak byłem mały, to Naruto oglądałem trochę. Ktoś mi mówił, że się Avatar zalicza pod anime, w sensie ten film. Ale nie wiem, szczerze. Ale ktoś mi tak mówił. No ale też, no tak, żeby jest jakieś takie typowe UW i tak dalej, to nie, takich rzeczy nie oglądałem. Jak na legendarne itemy, to nic nadzwyczajnego, tam część wygląda jak zwykłe kurtki. No, dokładnie. Mi to się marzy w ogóle albo jakiś set z uniwersum Marvela, ale nie wiem, bo chyba ktoś... Nie, wiem, że chyba ludzie pytali o Star Warsy i Star Warsy... Pokémony też oglądałem, ale to tak też jak byłem mały. To po prostu w formie bajki. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to anime, dlatego oglądałem. Kapfa. Z uniwersum Star Warsów widziałem, że ludzie pytali. Ale podobno mówili, że jest strasznie ciężko, jeżeli chodzi o jakieś tam prawa autorskie, jakieś licencje, coś takiego. Więc uniwersum Star Warsów się raczej nie pojawi. No a ja to bym Marvela zobaczył, no. Jakieś, wiecie, jakiś trinket, kurwa, pajęczyna Spidermana albo takie rzeczy. No, coś pięknego. Ale, no nie wiem, w sumie. Chyba nie ma nic w ogóle, póki coś w gierce z uniwersum Marvela. No bo na przykład z Harry'ego Pottera, no to mamy cały lore i tak dalej, nie? Także wydaje mi się, że niestety się tego nie doczekamy. Zwłaszcza, że teraz legendarne lochy to są po prostu te same edycje z dodawanymi jakimiś innymi itemkami w... No w tym. Pasujące do motywu danego, o, może w ten sposób. Kurwa, ale że my tu tyle mamy wojów. Jeszcze 9 tornad musimy kliknąć, jak dobrze liczę. I już stopowanie. A no tak, w sumie Iron Man jest w nowym lochu, no, bez kitu. No może się kiedyś doczekamy, kto wie. Właśnie, albo na przykład całego lochu w uniwersum Marvela. To, co napisał Farenix, to też by było zajebiste. Tam jaka bliska próba, no on jest do zrobienia. Czekajcie, może jeszcze tak, może jeszcze z 50 prób na niego. Polecimy sobie w te inne lochy, co mamy fajne procenty. I potem tu wrócimy. Jak jakiś level wbijemy albo coś takiego. No ale tu próby są co chwilę bliskie, on ma prawie 100 milionów HP, a my mu często schodzimy poniżej 20. Siemanko Debbie Driver, witam serdecznie. Ale z drugiej strony w sumie ja, jeżeli chodzi o Marvela, to tak głównie Spider-Man tylko. Nic tam więcej jakoś, no Iron Mana wiadomo, oglądałem. Iron Man to też jest chyba uniwersum Marvela. To tam oglądałem, ale takim największym fanem to jestem Spider-Mana właśnie. Dobra, 2-1-0, okej, nie wyszło. Teraz tak, lecimy tutaj, żeby już dobić sobie 3,5 koła. To będziemy mogli w sumie sprzedać normalnie, jak nam będzie brakować. No tak, no Avengersi, no tak, to w sumie tam wszystko. Czyli co, czyli teraz lecimy sobie... Aha, to jest smoczy skarbiec, czyli ja na tego mam tyle procent. Kurwa, myślałem, że to jest szkoła magii. On nam da tyle expa co nic, nie, ale niech będzie. 11% ponad. Nie byłem, ale oglądałem w domu. Ja do kina nie chodzę prawie wcale, Farenix.
Ale Spider-Many te wszystkie nowe, to co ten, tą część, którą napisałeś, w ogóle wszystkie, to oglądałem, no. Ale ja w domu oglądam. A jaki jest właśnie dzisiaj mecz, Kakir? Bo widziałem, że pisałeś na początku, ale w sumie nie dopytałem. To dzisiaj gra Polska czy jutro? Bo wiem, że chyba Polska gra, tylko nie wiem, czy dzisiaj czy jutro, i chyba w poniedziałek też grają. A, Włochy, Anglia, dobra. To Polska jest jutro, czyli w piątek. I nie wiem w sumie, czy będę oglądał. Może, z nudów. Dobra, siedzi. 3, 4, 5 mamy. No i właśnie to, o czym mówiłem. Mogłem te rozmontowania zostawić. Ale niech będzie na razie tak, w ten sposób. I co dalej? Kogo my teraz mamy w tym smoczym skarbcu? Zwiada, to on chyba nam padnie też. Co za typiara, Lukas? Czyżby jakaś wybranka twojego serca? Romantyczna wyprawa do kina na Spidermana? Czy po prostu koleżanka? Nie? A, to Sadek. Już chciałem coś podkręcić. Jak oceniam film? Zajebisty. Bo żebyśmy mieli jasność, ta część, o której pisze Szwarenix, to jest ta, w której się pojawił każdy ze Spider-Manów. Z każdego tego uniwersum jakby. W sensie ten taki pierwszy, który tam wychodził w 2004 chyba i tak dalej. No, no. Nie, fajne, fajnie to zrobili. Ja tam byłem pod wrażeniem. Bardzo mi się podobało. Dobra, to jeszcze nam padło. Tu mamy kolejnego zwiada. Mam jakąś brońkę dla Woja, zobaczcie, plus 10 znowu. No ale tej nie ulepszymy, ale... Ale temu możemy wymienić pewnie. Jak na... A, tu jeszcze miałem, ale to są na wszystkie staty. O kurwa, ile to mi daje na plus. Ty, nie zwróciłem uwagi. Dobra, to też zaraz wymienimy. Właśnie to jest to, że ja jak na streamku, to ja nie wszystko ogarniam, bo się skupiam na czacie bardziej. Ale dobra, już to podmieniamy. Tu mamy brońkę, runka wymieniona i teraz tak, komu się najbardziej to przyda? Temu nie bardzo, tej nie bardzo, no największego boosta dostanie Barbar. Tylko też musimy runkę zamienić. Dwa razy się spotkaliśmy do kina i na łyżwy, już nie utrzymujemy kontaktu. A, no to w sumie smutna historia. Żałuję, że dopytałem. Dobra, na razie koniec z tym lożkiem. Teraz lecimy do ekspres do szkoły magii. Ślizgogon, 3,5% na niego. Lecimy, lecimy. Ej, no to w sumie bez kitu, bo jak mi ktoś teraz... A mam to osiągnięcie chyba, powinienem mieć. Bo przecież ja tu miałem czarnego gemika. W broni, zanim się... Tak, mam, no, no, no. Siedzi, siedzi. I no to tak samo chyba Hulka można podpiąć pod to uniwersum, nie? W sensie pod Marvela. Bo w ogóle do mnie teraz dotarło, że przecież w Avengersach oni wszyscy byli. Dobra, to możemy obejrzeć. Z ciekawości. To już taki lepsiejszy loszek, powiedzmy. No, dokładnie. Nie wiem, ja ogólnie nie jestem żadnym fanem filmów ani nic takiego. U mnie to działa na tej zasadzie, że ja jak mam czas na obejrzenie filmu, to sobie odpalam po raz kolejny jakiegoś tam, wiecie, już siódmy raz rzędu jakiegoś Harry'ego Pottera albo jakiegoś Spidermana i oglądam. Mimo, że już te filmy znam praktycznie na pamięć. Teraz tak, Dr. Banks, prawie 2% na tego gagatka. O, i mamy odpowiedź, kiedy mniej więcej się rusza karuzelę z idolami, chociaż my jesteśmy paladynem, nie jakimś gigamocnym, więc w sumie nie wiem, czy to jest jakiś... Jakiś dobry odnośnik. Tu paseczek nie jakiś dobry. To też zostawimy na jutro do rozmontowania. Czyli tak, karuzela nam padła. No i to 13 piętro lecę. I zrobimy znowu skana. Albo zanim zrobimy skana, to polecimy dalej w tornado. Ale Robert nam też fajnie powinien paść. 3, 4, 5. Czyli ile wbiliśmy leveli? Już 2 chyba, tak? Szkoda, bo nie mogę się zalogować. O, jak szybko. Nie mogę się zalogować na SF Tools z moją główną postacią, bo jest na W8. The Big Driver, a w czym to przeszkadza, wariacie? Powiedz mi, że twoja postać jest na W8. Przecież do SF Tools się możesz z każdego serwera logować. Pewnie po prostu wpisujesz zły adres. Mam dla ciebie podpowiedź, małą. Jak sobie tutaj najedziesz na okienko swojej postaci,
to masz napisany adres serwera. Na przykład tutaj mam s1.syfygame.eu, a tu mam na przykład w50.syfygame.net. I taki adres przepisujesz, u ciebie to będzie w8.syfygame.net i jesteś zalogowany. Zupełnie nie ma problemu żadnego. Dobra, lecimy w to tornado, zanim pójdziemy dalej. No muszę to zrobić, no że szkurwica, no. Już to tornado chcę zacząć stopować po prostu, już chcę mieć to z głowy. Źle wpisywałem, no widzisz. Nie ma problemu, od tego tu jestem, żeby pomagać. Dobra, siedzi, pięknie. Teraz Maguś, Maguś, kurwa, i kolejny wojownik, ale... A nie, miałem mówić, że słabszy, ale bardzo podobny do tamtego. Ale ej, szybko padł, właśnie tak miałem mówić, że jakieś bliskie próby. No i następny wojownik, kurwa no. Już nie wiem jak mogę, jakiego słowa innego mogę użyć. Czasem trzeba po prostu taką soczystą kurewkę rzucić. I czekajcie, czyli tak, to mogliśmy sprzedać, bo to było tanie, to na razie sobie zostawimy. I dobra, i lecimy chyba dalej. Jeszcze 6 tornad. O! Kurwa, jak wojownik nam szybko padł. Ty, co jest? Dobra, 3, 4, 6. Pięknie. Czyli już tego top 3 paladyna chyba dogoniliśmy, jeżeli chodzi o level. Jak dobrze pamiętam. Czy planuję oglądać nowe Avengersy? Jeżeli wyjdą, to pewnie sobie obejrzę. Nawet nie wiedziałem, że mają być jakieś nowe. Ale jeżeli będą, to pewnie obejrzę. Dobra, jeszcze dwóch. Znaczy w sumie to... No tak, dwóch, no. Ten i jeszcze ta syrenia. Ta syrenia to też jest chyba wojownik, jak dobrze pamiętam. Czy to jest sens dociskać? Tak TBH? Te dwa piętra nam nie dadzą za dużo. Dobra, czekajcie. Robimy skana. Mamy tak. Na tego mamy... 1,5%. I to są nasze najwyższe procenty. Możemy go kliknąć jeszcze. Na Diabolores mamy ponad 1%, na Kapitana Kofeinę mamy 0,67 i potem Karuzela z idolami za kreble 0,15. Na kolejne 13 piętro 0,07. Także no... 3,47 chyba nie będzie, niestety. Jeszcze tego levela nam się raczej nie uda wycisnąć. No ale dobra, trudno. Poubijamy to, co możemy jeszcze i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten Shenlong to jest odporność na ogień. Jak ja tutaj stoję z runkami, a u mnie jest ogień. U Magusia ogień i u Kunegundy ogień, okej. Okay. No to tak średnio. O, ale dobra, nieważne. Fajnie nam padło. Coś mamy na Intę. Plus 61 i punkty życia. Piękny pierścionek. Od razu podmieniamy, cyk. Dobra, czy kolejny nam też padnie? Smoczątko. On już jest na błyskawice odporny. Też nam padnie, dobra. I teraz mamy woja, który nam chyba też padnie. Ej, okej. Ty, to nawet sporo expa daje. To może jednak siądzie ten 347? Jak już tak podociskam na hama wszystko? Tego woja jeszcze powinniśmy ubić, dokładnie. Teraz mamy woja z odpornością na ogień. No i tu już się może pojawić problem. Szczerze mówiąc. I też nam się pojawia problem z miejscem w ekwipunku. Ale dobra, to zaraz. Teraz Diabolores. Który ona ma level? 3-3-3-5-5. To też da troszkę. Siemanko Demiec, witam cię. Jaka zmiana dzisiaj. Jestem w szoku twojego przywitania. Ale witam cię serdecznie. Żeby chociaż tak zrobić, że jak zrobimy awkę, bo jestem dzisiaj jeszcze oczywiście przed awką, że jak zrobimy awkę, to żeby ten 347 wpadł, to już będę nawet usatysfakcjonowany. No ale to nie wiem, czy się uda. A ten Kapitan Kofeina, to jest trzecia liga, to jest ten, on ma 301 i na niego mamy 0,67. To chyba nawet nie ma sensu go klikać tak TBH, bo on i tak nam da tyle expa co nic. Równowaga toksyczności musi być, dokładnie, jestem tego samego zdania. Nie ma co być za bardzo w jedną stronę toksycznym. Najlepiej być porówno dla każdego. Masz rację, wariacie. Dobra, może na razie schowam tego, bo nie widzę swojej mordy i nie widzę, jak to wygląda. I okej, no dawaj, dawaj.
1% ponad na nią. Siemanko Webon, witam Cię. To nie jest za dużo, jeszcze zwłaszcza na Paladynie. Na tym Paladynie, chociaż no to jest Maguś, ale... Ale no tak nie bardzo. Ale musimy ją ubić, żeby coś tu jeszcze kombinować. No i mamy tu jeszcze niby te dwa piętra w tym tornadzie, no ale to... Nie da nam za dużo expa. Co by nie mówić. A tą brońkę na pewno ulepszyłem? Tak, ulepszyłem. Wszystko mam ulepszone. To czekamy na legendarny loszek teraz. Myślę, że jak na legendarnym loszku się przebierzemy, może jakieś gemiki legendarne jeszcze wpadną, to no już tutaj wydaje mi się, że prosta droga do 360 i będzie to stopowanie loszków na tym Paladynie. Wcześnie na tym koncie dość, ale mam nadzieję, że to odda jako tako. Patrząc na W50, to co niektórym pooddawało. Jutro ostatni tydzień jechania 60 km do pracy i wstawania o 4. A czemu ostatni tydzień? Wypierdalają cię z pracy, czy o co chodzi? Oczywiście żartuję. Sianka, Amsik, witam cię. A, ostatni dzień, okej. Bo napisałeś tydzień. Sam się wypierdala? A, no w sumie może tak być też. Bez kitu. Co to za klikanko, jak to? No troszkę podganiamy. Poleci to też na YouTube'a, to już mówiłem na początku, Amsik, żeby jak kogoś nie ma na streamku, to sobie obejrzał. Ale chcę trochę nadgonić levela przed tym eventem Golda jutrzejszym. Dobra, mamy to. Ej, się fajnie zbliżyliśmy do tego 347. Pierścionek zadychę, no muszę to zostawić do wiedźmy, nie ma opcji. I tu mamy te epiki do rozmontowania, tu mamy epiki do kibla. Czyli wywalam to w takim razie. I to będzie do wiedźmy na jutro. Coś tam nam niestety przez ten brak miejsca uciekło, no ale trudno. No, myślę, że padnie. Kurwa, ile krytów tu w ogóle. Którego mamy trenera? Bo już nie pamiętam. 12. No to ten trener też nie jest jakiś wybitny. Ale mówię, po legendarnym loszku to już raczej będzie prosta droga do 360. Nieźle idzie ten Paladyn, kurde, powiem wam. Tak jakoś lepiej to wygląda ostatnimi czasy. Niby dopiero człowiek zaczynał, a tu już prawie 350 level. Będzie z górki. Okej, to co? Jeszcze jeden skanik. No nie wygląda to za dobrze. Kapitan Kofeina 0,60, a jeszcze zobaczmy, a kapitan Kofeina to jest ogień. A jakbym tutaj zamienił sobie na przykład, żebym ja miał zimno. No tak, w sumie to będzie dobre, dlatego że my się tutaj sami bijemy bez pachołków. My teraz mamy zimno, tak, czyli jak mamy 0,60, a zobaczmy z ciekawości. Tak wiecie, ku, że tak powiem, nauce, w imię nauki, ile nam da zmiana run? Czy te odporności dużo dają? O, proszę bardzo, 0,60 zrobiło się 1,5%. Dobra, to trochę dało. Okej, to lecimy z nim. W sumie to jest też Maguś ten. No, właśnie też na ten legendarny loch warto mieć jak na... Proszę bardzo. I kolejny mag, znowu ogień. Na ten legendarny loch warto, no, podgonić. Dobra, nie oglądam tego. Nawet. Okej, no to nam zostały jeszcze te dwa tornadka, żeby już to też zamknąć. O. A, syrenia to jest zwiat. Dobra, to ona też pada. Mam nadzieję, że łatwo. Hello, Gorgors. Greetings from Poland, man. Hello. Dobra, mamy to. 486. Tornada już nie zamierzam ruszać na tym koncie. Do momentu skończenia stopowania lochów. Dobra. I jeszcze dyszka. I co? I jaweczką łatwiutko wbijemy 347. Mógłbym co prawda jakimś środowiskiem, ale to już wolę zatrzymać na jutro. A czy ja coś tu jeszcze mogę ubić w ogóle? Siemanko, Milik. Dlatego, że na 486 jest blok. To jest taki blok, mogę ci pokazać. Zobacz, jakie on ma tutaj statystyki. 56,500 siły, 76,500 HP. Gdzie poprzedni mieli chyba coś koło 30 tysięcy siły, już nie pamiętam, i coś koło 50 tysięcy HP. Więc to jest ogólnie dość mocny potwór i to zwłaszcza dla jakichś paladynów, wojowników jest taki blok, że no nie przejdziesz go na raz. A poza tym ponad 500 tornad zostawionych daje ci 10 leveli po stopowaniu lochów.
Także Gigaworf na Wojowniku tak zrobiłem i muszę przyznać, że Wojownik stoi bardzo dobrze levelowo teraz. 0,58 na zapominalską pięść. Czyli na tego kolejnego w tym. Ale ile tu mamy klasera? O, przekręciliśmy też 90%. Dobra, piękna sprawa. Ale nam osiągnięcia nie dało. Gdzie jest to osiągnięcie za klaser? Kurwa, ja tu nigdy nie pamiętam. Teraz tyle tych osiągnięć pododawali. O, tu jest. Dobra, na początku. Uzupełni klaser. No cóż, pewnie dojdzie z opóźnieniem. No to co, no spróbujemy go ubić, żeby już ten 347 na odcineczku wleciał i od razu z lożków. Bo tak aweczką dobijać level to jest, wiecie, to jest podobne uczucie co kalendarzem. No niby spoko, ale nie do końca. Wracając do tematu, co mówiłem o legendarnym lochu, dobrze jest jak najwyższy poziom sobie wbić przed startem tego legendarnego lochu, żeby wiadomo, legendarne itemki dawały więcej statystyk, nie? To co Amsik napisał tam wcześniej. Będzie możliwość dropnięcia broni Big Driver. Będzie możliwość dropnięcia no wszystkiego tak na dobrą sprawę z tej edycji legendarne łupy, jak je znaleźć. Czyli tam masz bronię i tam masz po kilka klat, chyba dwie klaty. No będzie generalnie można. Bardzo dobrze, Miliczku, a co tam u ciebie? Kumplowi akumulator pad trzeba było pomóc? A, w sensie chodzi ci, że ci nie było od początku? Nie ma problema. Każdemu się zdarza. Zarwać streamka, że tak powiem. Broń najlepsza w sumie? No tak. Jak ktoś robi legendarny loszek, zwłaszcza jak ktoś jakoś bardzo nie grzybi, to raczej liczy, że mu ta legendarna brońka poleci. Ty, no ale dramat to jest, szczerze mówiąc. Mak przed nim nam padł chyba w jakieś 5 grzybów, plus minus. A tutaj to nawet jakichś bliskich prób nie ma. Tak przeważnie to około pół HP mu zostaje. Mniej więcej. Ile już poszło grzyba na to? Chuj wie, nawet nie liczę. Za dużo. Zdecydowanie za dużo. Chyba jednak będzie awką dobijane? No chyba tak. 5, 4, 3, 2, 1. Chuj. Urwiłem się teraz. Mamy to. What the shit. Dobra, zmontuje się tak, żeby było, że pokonaliśmy locha i nam wpadł level i elegancko. Nikt nie musi wiedzieć, jak do tego doszło. Dobra, siedzi ten 347. No to 3 levele chyba wbiliśmy, tak? Bo 347 miał być, jak wbilibyśmy 3,5. Coś koło tego, nawet nie wiem. No ale tak czy inaczej podobijaliśmy wszystko, co mogliśmy na ten moment. Jeżeli chodzi o jakieś procenty takie fajniejsze. Dobra, Letkilla przegoniliśmy, chociaż on tutaj brakuje do 347. Czyli jesteśmy top 3 na razie paladynem. Na EU2 jest Anderson, ale on tego expa ma więcej, chociaż nie dużo więcej, jak jeszcze awkę skończymy, ale no troszkę jednak ma przewagi, no jest Namo, który jest potworem, ale top 3 palek nie brzmi tak źle wcale, chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, który ma w ogóle, czekajcie, jak to tu wygląda, 363 ma 7, a ten Berek z tego Everlasta, bo ja w sumie ciągle na niego patrzę. A, oni chyba zmienili nazwę teraz. EU1, sorry. Pojebało mi się. Jak on miał? Nie, o, Dreamscape właśnie. A, on ma 365, no. I mamy u niego klatę, której nie mogę już zdobyć od chyba jakichś 2 tygodni. Czemu on jest w ogóle ciągle tak nisko w tym rankingu? Nie rozumiem tego. Ale dobra, nieważne.